Po zimowej przerwie w Suchym Dębie wznowione zostały prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. Obecnie przyłączone są domy biegnące wzdłuż głównej drogi. Do tej pory udało się zrealizować budowę w kanalizacji na terenie Osic. Dzięki temu projekt został ukończony w 85%. W ramach całej inwestycji w ubiegłym roku wybudowano prawie 11,5 km sieci kanalizacyjnych. Na ten rok zaplanowano budowę kolejnych 7,5 km, ale już wiadomo, że na tym się nie skończy. Planowane są kolejne przyłączenia. Można by zadać pytanie, dlaczego to robimy. Przede wszystkim robimy to dla siebie, po to, aby nam się lepiej żyło. Druga sprawa, dlaczego to robimy, musimy dbać o swoje środowisko, o tą ekologię. Wiemy, że coraz bardziej nasze środowisko jest skażone i dlatego w tym kierunku nasze działania muszą postępować. A trzeci argument jest taki, że gmina Suchy Dąb nie ma kanalizacji. Jest to pierwszy odcinek, który budujemy i on ma być początkiem do szybkiego skanalizowania całej gminy. Termin wykonania prac został przedłużony z końca marca na ostatni dzień sierpnia tego roku. Wszystko z powodu złych warunków atmosferycznych i trudności z uzyskaniem pozwolenia na wejście na teren od właścicieli nieruchomości. Dzięki działaniom Urzędu Gminy po wykonaniu wszystkich prac niemal 1000 osób będzie podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Statystycznie do oczyszczalni docierać będzie dzięki temu 89 metrów sześciennych ścieków dziennie. W obecnej chwili gminna oczyszczalnia jest w stanie sobie z tym poradzić, ale w przyszłości będzie potrzebna kolejna.